sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Witam serdecznie, z tej strony Jacek, ze mną Piotrek. Poniedziałek, jesteśmy w dniu gali Armia Fight Night Special Edition. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Jakiś kilka dni temu, Piotrku, dotarła od Ciebie informacja, że już wróciłeś do zdrowia po tym wypadku, który uniemożliwił Ci występ na gali FEN32. No, cieszymy się, że już wkrótce Cię zobaczymy. Powiedz w kilku słowach, jak z Twojej perspektywy to wyglądało, bo miałeś pojedynek z Kamilem Gniatkiem. Dla Ciebie na pewno walka taka, na którą czekałeś. Nie doszło do niej. Jak to wyglądało z Twojej strony? Wiemy o jakimś przypadku po drodze na galę. No to słucham kilku słów. No niestety, nie udało się zawalczyć. Tam dzień przed ważeniem mieliśmy wypadek podczas podróży. No i co? No, kontuzja plus zakaz od lekarza na jakikolwiek występ, bo był tam wstrząs, więc nie powiedział, że się pod tym nie podpisuje. No i niestety walka wypadła. No, z kontuzją się tam chwilę bujałem, że tak powiem. Musiałem się tam lekko podkroić, ale już jest okej. Okay. No, wrzuciłem ostatnio post, że wracam, bo już jest zielone światło, także myślę, że do miesiąca mogę wchodzić na pełne obciążenia i co, szykujemy się. Nie wiem, zobaczymy, myślę, że może wrzesień, żeby spokojnie sobie to wziąć, przygotować się dobrze, no i lecimy. No, w najbliższym czasie dwie gale FEN nas na pewno czekają w najbliższych miesiącach. Rozumiem, że jeszcze nie dasz rady się przygotować na lipiec, tylko wrzesień to jest taki bezpieczny termin po tej kontuzji. Tak, tak. No, mówił, że jestem praktycznie sprawny w 100%, ale jeszcze tak powiedział, żeby dodać sobie czas do tego czerwca i wtedy już można obciążać w pełni nóżki, rączki i co? No wiadomo, nie? Lipiec, sierpień. Jeszcze chciałbym jakieś szybkie wakacje zaliczyć i później jedziemy z tematem. Mam nadzieję, że na wrzesień już się uda coś zawalczyć. Czy chciałbyś, żeby tym przeciwnikiem był Kamil Gniadek, tak jak miało być na FEN32? Czy jest w ogóle szansa na to, żeby do tego pojedynku jeszcze doprowadzić? Bo gdzieś tam są plotki w branży, że o Kamila dopominają się większe organizacje. No i pytanie, czy zostanie FEN? Jeśli tak, to czy ta walka przypadnie tobie? Czy coś już wiesz na ten temat? Wiesz co, no wiem tyle co wiem, to że Kamil się tam szarpał trochę z organizatorami, że były dwie próby wystartowania na jakichś innych galach, no nie powiodły się, więc nie wiem jaka tam jest relacja między nimi, co tam się dzieje, czy dalej jest, czy nie jest, także zobaczymy, będziemy rozmawiać zaraz z panem Jóźwiakiem. Co z nami, nie? Zobaczymy. Ja wiadomo, nie? Otwarty na wszystko. FEN34 za niedługo. Tak bardziej ze sportowej strony tej gali może zapytam Cezary Olekszejczuk, Szymon Dusza. Takie starcie w 77. Myślę, że ciekawe, czy ty masz swojego faworyta. Widzę, że się uśmiechasz, także też będziesz chyba śledził. No, będę śledził. Nie ma swojego faworyta. No, fajna walka. Zobaczymy. Kto... Jest szansa, że spotkam się któryś z tych panów, jakby tam, wiadomo, nie? Po tej gali, który wygra, to jest szansa, że z nimi się spotkam. Cezary walczył już chyba dla FEN-u jedną walkę, prawda? Tak, zwalczył. Ostatnio z Jamilem Chanem tak, walczył. Dokładnie. No, Szymon już jest długo w organizacji, no także... Zobaczymy. Ja jestem otwarty. Czarek ma już nokaucik w FEN-ie, tak samo jak w Twoim przypadku. Przywitałeś się z organizacją w bardzo fajnym stylu. No, na pewno był niedosyt, że nie można było tego zrobić drugi raz w ustalonym terminie. Powiedz mi, Piotrek, ta kontuzja, może nie będę pytał o jakieś dokładne szczegóły, ale ona Ci przeszkadza bardziej w treningach stójkowych, treningach parterowych, bo Ty wywodzisz się ze stójki. W tym parterze gdzieś w Twoich walkach czasem zdarzały się wpadki i wiem, że to jest taki obszar, nad którym bardzo pracujesz. To powiedz mi, czy bardziej ta kontuzja dokucza na górze, czy na dole? Bardziej na górze. No, miałem dużo czasu, robię teraz cały czas, jest możliwość, robię parter, także dobrze, jest dobrze. Poświęcam czas na
inne rzeczy też, jakieś gimnastyczne. No, nie straciłem tego. Ludzie, co mamy? Mamy maj, więc z 5 miesięcy. Tak, no nie straciłem tych 5 miesięcy, to mogę śmiało powiedzieć. No, zobaczycie we wrześniu, jak wskoczę do klatki. Jesteś jednym z tych zawodników, Piotrek, dla których osiągnięcie limitu 77 kg no nie jest proste, bo masz warunki no takie, które nawet gdzieś mogłyby ci zapewnić występy w kategorii pewniej półciężkiej. Powiedz, czy tutaj ta przerwa w jakiś sposób wpłynie na tą kategorię, w której będziesz występował? Jak coś to sobie tutaj? Nie. Spoko. Wiesz co, nie, ja nie mam aż tak dużo wagi do zrobienia. Staram się trzymać tamte 6-7 kilo, ale tak jak mówisz, no warunki mam na 93 kilo jak najbardziej. Zresztą jak byłem w All Stars, teraz rozmawialiśmy tutaj z Kamilem, bo razem jechaliśmy na galę. Dwóch opowiadałem mu tam jakieś swoje historie z All Stars i mówiłem właśnie, że tam trenerzy mnie brali do wszystkich chłopaków z 9-3. Głównie z nimi sparowałem tam na jednym wyjeździe. Aleksander Gustafsson, Jimmy Manuwa, Jiří Brochacka w ogóle. Swoją drogą, no i tam jeszcze paru, także byłem mieszany z tymi 9-3 kabaretami. Fakt, że brakowało mi 100 kilogramów, ale tak, no, zobaczymy. Rozmawialiśmy o tym wyjeździe do All Stars w naszej ostatniej wspólnej rozmowie. Czy planujesz tam wrócić na przykład w wakacje, żeby się przygotować też częściowo do tego kolejnego pojedynku na Fenie? Właśnie myślałem o tym, gdzie tym razem zawitam i jak najbardziej All Stars jest świetnym miejscem, także nie wykluczam, że tam się pojawię. Jiří Prochacka, którego wspomniałeś, no można powiedzieć, że jego kariera teraz mocno wystrzeliła, jeżeli chodzi o rozpoznawalność. Kibicom się na świecie spodobał ten knockout na Dominiku Reyesie. Powiedz, czy tą walkę oglądałeś? No nie powiem, czy się spodziewałeś czegoś takiego, bo Jiří to taki nieszablonowy zawodnik i on zawsze robi niestandardowe rzeczy. No tak z swojej perspektywy też jesteś zawodnikiem wywodzącym się ze stójki. Taka stójkowe morderstwo, można powiedzieć. No wiesz co, no miałem okazję zrobić parę rund z Jirím sparingowych, stójki w małych rękawicach, było tam trochę klinczu, ale no, on też jest stójkowiczem, więc głównie się tłukliśmy się w stójce. No co, no jest solidny, ale no też nie dawałem się, także tłukliśmy się ostro, nawet szły łokcie bez ochraniaczy na twarz sparingu, także wskoczył między nas trener Andreas i powiedział: panowie, uspokójcie się, bo ty masz walkę, a tu zaraz będzie... To kto zaczął, kto pierwszy wystrzelił? A już Jiří z klinczu trafił mi łokciem, no to już wiedziałem, okej, dobra, no to lecieliśmy. Zaczyna się, więc wiadomo, no cięliśmy się ostro i trener skoczył, tam rozdzielił nas, znowu było chwilę tam klepanki i znowu, ale ogólnie bardzo sympatyczny gość, także mieliśmy okazję się też spotkać na gali w Czechach, jak Kamil walczył na chyba Oktagon, więc bardzo fajny gość, ale na treningach ostro napierdziela, także no. Zobaczymy, czy w kolejnej walce już mu się przyjdzie zmierzyć ze zwycięzcą walki Teixeira Błachowicz, czy może jeszcze na przykład z Aleksandrem Rakiczem będzie musiał po drodze zaliczyć taki pojedynek. Myślę, że fajne stójkowe starcie, no bo Rakicz też z Europy, też młody jeszcze zawodnik na fali wznoszącej. Myślisz, że który z nich by wyszedł z takiej walki ze zwycięską ręką? Kurczę, wiesz co, no to na tym poziomie to już jest 50 na 50, wydaje mi się. 50 na 50, obu lubię, obu znam, obu miałem okazję poznać. Z Rakiczem nie trenowałem, ale poznałem go, jak byłem w Wiedniu. No i co? Kurczę, 50 na 50, no ale oczywiście wiadomo, no z tej czwórki to wiadomo, komu kibicuję, Jankowi, nie? Całym sercem, także mam nadzieję, że pas będzie jak najdłużej w Polsce. Do emerytury co najmniej, taką też mamy nadzieję. No ale to widzisz, co się dzieje, ma 38 lat, tak? 38 i gość jest no chyba... W życiowej formie, no, można powiedzieć. No, także na emerytury chyba nie widać na razie, no, ale to świetnie, to wiesz, to dysmotywacja dla tych, którzy się zastanawiają, czy będzie za 10 lat, nie? No i dla tych, co się zastanawiają, kurde, walczyć, nie walczyć, czy nie jestem za stary. No, na Janka spojrzeć, no maszyna, 38 lat, maszyna.
No jednym z takich zawodników, którzy mogą spoglądać w stronę Janka w kwestii autorytetów jest Kamil Warzybok, którego ty dzisiaj wspierasz. On w swojej drugiej zawodowej walce dzisiaj na Armii. Nie jestem pewien, czy zdążymy z publikacją wywiadu przed walką, więc tutaj może nie będę wypytywał o gameplan, ale powiedz, czy od tej walki zależy jakoś przyszłość Kamila w Armii, no bo to jego pierwszy pojedynek dla tego organizatora. Walka z Dominikiem Tkaczykiem, reprezentantem Wojska Polskiego. Jesteście zadowoleni jako zespół Natal Gold Team, że Warzybok dostał taką szansę? Tak, docelowo przygotowywaliśmy się na kogoś innego, miał być kto inny, Dawid Kraciński, wycofał się z jakiegoś tam powodu, nie wiem jakiego, nie wiem ile to było tygodni przed, no i Dominik Tkaczyk, tak, fajnie, mocne sportowo nazwisko, mimo że jest, no ma jedną walkę zawodową, ale jest doświadczony. Tam oglądaliśmy go i w boksie miał starty olimpijskim, i w zapasach, i amatorskie ma, więc doświadczony chłopak, ciekawa walka, na pewno będzie dobra bitka, bo i on i Kamil mają po jednej walce i... Mają coś do udowodnienia pewnie. Tak jest i mają po jednej walce przegranej, także dla jednego i dla drugiego, no. Czekamy. No Kamil jest przygotowany, a co do Armii i jego przyszłości, to wiesz co, wydaje mi się, że to nie będzie jedyna walka na Armii. Nie wiem jak tam z kontraktem dokładnie, bo nie ja się tym zajmowałem, ale na pewno Kamila jeszcze zobaczymy na Armii. No, mijałem się dzisiaj z Kamilem, przebiliśmy piątkę, wyglądał na zadowolonego, także wygląda na to, że ten pojedynek, do tego pojedynku wejdzie w pełni dyspozycji. Czy udało się go przez ten obóz przygotowawczy przeprowadzić bez jakichś większych kontuzji? Tak, bez większych kontuzji. No, wiadomo, jakieś tam zawsze małe urazy się zdarzają, ale jest zdrowy, przygotowany, ciężko zapierniczał, także no co... Oglądamy. Czekamy. Ja sam już nie mogę się doczekać. Fajnie. Dzięki Piotrku, że porozmawialiśmy. Zawsze sama przyjemność. No i co? Wy już za niedługo rozgrzeweczka pewnie, tak, także... Że tak. Lada chwila. Także dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.